Moi drodzy, a ze mną już mój kolejny gość, Piotr Dobrowolski, radca prawny. Witam Cię bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać na temat tego, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie. Właściwie to już jest kontynuacja naszego ostatniego spotkania. Tak, dokończamy to, co zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. Tak jest. Ostatnio rozmawialiśmy troszeczkę o tym wynajmowaniu tego mieszkania z perspektywy osoby, która już posiada to mieszkanie, tak? I ma problemy z takimi, no powiedzmy, niegrzecznymi, niechcianymi lokatorami. A teraz zupełnie z tej drugiej strony, ja jestem lokatorem, chciałabym wynająć mieszkanie, jakie są problemy właściwie, tak, z tym związane. I tutaj pierwsze pytanie, jakie są właśnie najczęstsze kłopoty, czy może problemy, z którymi borykają się osoby, które tego mieszkania szukają? Pierwsza rzecz, jaką trzeba zawsze sprawdzić, to, czy osoba, która wynajmuje nam to mieszkanie, ma prawo to zrobić w tym sensie, czy jest właścicielem tego mieszkania, albo czy przysługuje jakiś inny tytuł prawny. Bo powtórzę to, co już mówiłem tydzień temu, że i to jest dla wielu osób zaskoczeniem, że nie trzeba być właścicielem, żeby coś wynająć. Wcale nie trzeba być właścicielem mieszkania, żeby go wynająć, bo przepisy kodeksu cywilnego tego wcale nie przewidują. Czyli teoretycznie ja mogę wynająć komuś jakieś pomieszczenie, nie będąc jego właścicielem. Tak, ta osoba będzie później chciała tego pomieszczenia używać, z niego korzystać, a się okaże, że przyjdzie jakaś inna osoba do niego uprawniona i powie, przepraszam bardzo, ale co pan, pani tu robi? Więc to jest pierwsza rzecz, warto sprawdzić. Jeżeli jest właścicielem, to zapewne ten lokal będzie ujawniony w księdze wieczystej. Nie zawsze, tak? Ale jeśli tak jest, to poprośmy o odpis księgi wieczystej. Zobaczmy, czy tam mamy nie ma... ten dowód. Tak, czy tam nie ma... Po pierwsze, będziemy wiedzieli, czy to jest właściciel, a może na przykład jest tylko i wyłącznie współwłaścicielem, tak? Bo może być tak, że współwłaścicieli będzie 5, 10, prawda? I się okaże, że na przykład jeden nam owszem wynajmuje, ale pozostałych 9 nic sobie o tym tego... nie wie. Na przykład nic o tym nie wie, albo sobie tego nie życzy, albo mają jakieś zupełnie inne plany wobec tego lokalu. Pewnie, że to są kwestie, które oni będą między sobą musieli rozstrzygnąć, bo ta zawarta umowa najmu, ona będzie skuteczna, tak? Tylko będzie później kwestia, na przykład, że przyjdzie jakaś inna osoba, prawda? Która się poda za współwłaściciela i powie na przykład, że to jej mamy uiszczać czynsz, tak? Albo pokłócam się na tyle, że nie daj Boże odbije się to w jakiś sposób na nas. Więc warto wynajmować mieszkanie, które ma jakiś uregulowany stan prawny. Z tego odpisu księgi wieczystej będą nam wynikać jeszcze inne rzeczy. Czy to mieszkanie na przykład nie jest obciążone jakąś służebnością? Czy komuś nie przysługuje tam prawo dożywocia? Żeby nie zdarzyło się tak, że wynajmiemy jakiś lokal, nagle pojawi się jakaś osoba, która powiedziała, przepraszam bardzo, ale mam tutaj prawo dożywocia, mam tutaj prawo mieszkać. Tak? Więc to by warto było najzwyczajniej w świecie sprawdzić. No, jeśli już wiemy, że ta osoba, nasz wynajmujący, prawda, jakby tutaj jest lege artis, czyli jest wszystko w porządku, no to sprawdźmy w takim razie sam stan mieszkania. Czy tam, aby na pewno wszystko działa, prawda? I to oczywiście też od razu spisujemy, tak? Tak, no jeżeli zdecydujemy się oczywiście na wynajęcie tego lokalu, no to załącznikiem do umowy najmu powinien być protokół odbioru, który opisze szczegółowo stan tego lokalu. Bo może zdarzyć się tak, że wynajmiemy sobie jakiś lokal, który będzie w nieco gorszym stanie. Trzeba będzie tam zrobić jakiś remont, położyć wykładziny, prawda, pomalować i tak dalej. I my się w jakiś sposób umówimy z tym wynajmującym, że zrobimy to na własny koszt, ale rozliczymy to na przykład w jakimś okresie czasu w czynszu, prawda, albo nie zapłacimy tego czynszu przez jakiś czas, no to wszystko też trzeba będzie najzwyczajniej w świecie opisać. Bo miałem do czynienia z przypadkami, w którym najemca dogadywał się na przykład, że położy wykładzinę w pokoju, za to nie zapłaci czynszu za miesiąc, prawda? I po drugim miesiącu przyszła wynajmująca i powiedziała, przepraszam bardzo, ale pan nie zapłacił czynszu i wymieniał mu zamki. Zazwyczaj tak jest, że najgorzej właśnie wychodzimy na takim dogadywaniu papier, się, papier jest cierpliwy, tak? To nie jest problem, żeby tam jakieś... Zawsze jest to dowód, jedno, prawda, jeśli dokładnie, mamy dokument. Dokładnie tak, bo później, później argumentacja jest taka, no ale przepraszam bardzo, przecież się umawialiśmy. Bo ktoś coś powiedział. Tak, a wynajmującym mówi, nie umawialiśmy się. Jest słowo przeciwko słowu, jeżeli nie mamy żadnego świadka. Więc to trzeba też bardzo gruntownie sobie sprawdzić, tak? Co tam najzwyczajniej w świecie w tym lokalu jest, jak go zastaniemy, w jakim stanie mamy go zostawić później, tak? Co nam wolno zrobić tam? Więc właśnie, co nam wolno, a czego nam nie wolno, o tym też będziemy mówić, ale jeszcze chciałam się zapytać, jaka jest różnica, czy w ogóle istnieje, no z pewnością, tak mi się przynajmniej wydaje, w momencie, kiedy wynajmujemy mieszkanie, na przykład tylko i wyłącznie na rok, a w momencie, kiedy chcemy kupić już dom.
tutaj te umowy diametralnie się różnią? Czy umowa kupna, a umowa najmu, no to są zupełnie dwie różne instytucje. Tak? No, kupno to przeniesienie własności i my z tym domem będziemy mogli sobie zrobić dowolnie, co nam się tylko będzie żywnie podobało. Jesteśmy jego właścicielami. Jeżeli natomiast chcemy wynająć mieszkanie tylko i wyłącznie, no to mamy pewnego rodzaju ograniczone prawa, prawda? No bo owszem, jesteśmy tak zwanym posiadaczem zależnym, tak? Czyli wykonujemy prawa w pewnym sensie tak jak właściciel. Możemy w sposób dość swobodny tą rzeczą dysponować tym mieszkaniem, no ale z tym ograniczeniem, że ona wciąż jest czyjaś, prawda? Czyli pewnych rzeczy nam tam nie będzie wolno najzwyczajniej w świecie zrobić. Natomiast oczywiście kwestie przygotowania, sprawdzenia tego pierwotnego stanu prawnego i faktycznego, no będą przebiegały w dokładnie taki sam sposób. A jakie są prawa lokatora? Na co może sobie pozwolić? Te prawa lokatora, bo to też warto jest podkreślić, bo zwykle utożsamiamy najem z kodeksem cywilnym i przygotowując, bardzo wiele osób przygotowując umowy najmu lokali mieszkalnych opiera się tylko i wyłącznie na przepisach kodeksu cywilnego. Zapominając, że istnieje coś takiego ustawa o ochronie lokatorów, która bardzo precyzyjny i bardzo daleko idący sposób chroni prawa najemców. Czyli jeśli jesteśmy w tym położeniu najemcy, to my wynajmujemy jakiś lokal, my będziemy w nim mieszkać, to mamy zdecydowanie lepiej niż to my byśmy komuś mieli go udostępnić do zamieszkania. Chociażby przepisy dotyczące wypowiadania umów są niezwykle często mylone. Pisze się umowę najmu, w której wpisujemy sobie na przykład, że każda ze stron będzie mogła wypowiedzieć tę umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. No to jest absolutnie nieskuteczne z punktu widzenia właściciela. Bo właściciel wcale nie zawsze i nie w każdych okolicznościach może tę umowę wypowiedzieć z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tylko wtedy, kiedy ustawa o ochronie lokatorów na to pozwala. A tam jest enumeratywnie w artykule 11 między innymi wskazana cała litania przypadków i skomplikowanych procedur, kiedy i jak to można zrobić. Zarówno kodeks cywilny, jak i ustawa o ochronie lokatorów przewidują bardzo precyzyjnie, jakie obowiązki wobec tego lokalu spoczywają na najemcy i jakie na wynajmującym. Najemca ma obowiązek dbać o ten lokal w tym sensie, że utrzymywać go w należytym stanie, nie doprowadzać do jego pogorszenia ponad tak zwane normalne zużycie. Prawda? Bo normalna rzecz, jeżeli mieszkałem w jakimś pomieszczeniu, to na przykład przywrócą się ściany. Prawda? Natomiast ma obowiązek dokonywać drobnych napraw, które jego obciążają. I teraz znowu ustawę i kodeks zawierają cały katalog. Łącznie z takimi szczegółami, kto na przykład ma malować wewnętrzną stronę drzwi, a kto zewnętrzną, prawda? Że od wewnątrz to najemca, a od zewnątrz to wynajmujący. Tak samo jest z oknami. I tam różnego rodzaju instalacje, prawda? Czyli detale, naprawdę. Detale, dokładnie, że co do zasady za instalację odpowiada wynajmujący, ale już na przykład za baterię na wannie będzie odpowiadał najemca. I tak dalej, to wszystko jest tam. Czyli te szczegóły są bardzo ważne. Tak. To jest bardzo istotne, bo no, wczytując się w takie, jak my tego nie musimy powielać w umowie. Bo to jest też ważne. Przepisy prawa obowiązują niezależnie od tego, czy my się na to umówimy, czy nie. W umowach często piszemy na końcu, w sprawach nieuregulowanych znajdą zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. No one znajdą zastosowanie niezależnie od tego, czy my się umówimy, czy nie, bo prawo obowiązuje niezależnie od tego, czy my tak postanowimy, czy nie, prawda? Tylko ono po prostu jest. Tyle, że często pisze się te rzeczy w umowach, dlatego, że przecież nikt z nas nie zna na pamięć ani kodeksu cywilnego, ani ustawy o ochronie lokatorów. Nawet radca prawny. Ja też jej nie znam na pamięć. Tak? No, znam jakieś poszczególne przepisy, prawda? Ale z pamięci nie wyrecytuję. Choć są tacy, którzy potrafią cytować, recytować kodeksy łącznie ze wszystkimi paragrafami, punktami, podpunktami i tak dalej. Ale nie o to chodzi przecież, żeby od każdego człowieka, lokatora wymagać, żeby znał ustawę na pamięć. Oczekiwać, oczywiście. Więc jeśli bardziej szczegółowy sposób sobie napiszemy pewne rzeczy w umowie, no to jest większa szansa na to, że czytając ją będziemy wiedzieli, prawda, o co chodzi, na co żeśmy się umówili, co nam wolno, czego nie wolno, żeby później nie było zaskoczenia. Tak jest. Moi drodzy, wobec tego tutaj sobie zrobimy malutką przerwę. Zapraszamy Was na reklamę i za chwilę powracamy. Do zobaczenia.